Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Portalu FPC. Zapraszam Was na kolejny film serwisu, w którym będziemy sobie wymieniali uszkodzony slot PCI Express razy 16 na płycie głównej w komputerze stacjonarnym. Zapraszam serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta MSI B150M Pro VDH z uszkodzonym, a jak widać dokładnie wyrwanym slotem PCI Express razy 16. My będziemy instalowali nowy slot. Jeżeli ktoś takiej wymiany potrzebuje, to zapraszam serdecznie do serwisu. Kontakt oczywiście w opisie filmu. A zaczynamy oczywiście od przedmuchania całości, żebyśmy na w miarę czystym komputerze pracowali, i demontażu całej jednostki, żeby wydobyć płytę główną. Płyta główna już jest wyciągnięta, więc teraz dajemy procesor i od razu wyczyszczę chłodzenie oraz procesor i demontujemy sobie RAM. Procesor jest przeczyszczony, tak samo chłodzenie. I teraz kolejnym krokiem to jest inspekcja całej płyty głównej, czy nie widać jeszcze jakichś uszkodzeń, no bo to co klient mówi, to co widać to jedno. No a tutaj jeszcze może okazać się, że inne elementy są uszkodzone. Płyty nie odpalałem, komputera nie odpalałem, ponieważ w takim stanie, kiedy to mamy, najpierw trzeba to wymienić, a potem możemy brać się za ewentualną dalszą diagnozę. Ja biorę się więc za przegląd płyty głównej i za chwilę, jak wszystko będzie ok, to wracamy już z lutowaniem, a właściwie najpierw z rozlutowywaniem. Po takich oględzinach trochę dokładniejszych, ale bez mikroskopu jeszcze, wygląda na to, że wszystko jest ok, możemy więc płytę szykować dalej do lutowania. Pamiętajcie, żeby przy tego typu pracach pozbyć się także baterii. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobię, to jest wyjmę procesor i zobaczę, czy piny są w porządku. Piny nie wyglądają na uszkodzone, możemy lutować. Jeżeli chodzi o wymianę slotu PCI Express, sposobów tak naprawdę jest kilka. Możemy to zrobić za pomocą tygla lutowniczego. Jest to bardzo szybka wymiana, jeżeli mamy cały slot, w sensie jest też ten plastik, a nie pojedyncze piny, bardzo skuteczna i przede wszystkim mało inwazyjna, wbrew pozorom. Druga sprawa to jest wylutowanie za pomocą rozlutownicy. Tego typu rozwiązanie również można stosować właśnie w przypadku, kiedy mamy wszystkie, że tak powiem, piny plus plastik, bo będzie nam łatwiej wyjąć cały element. Ja dzisiaj z uwagi na fakt, że nie mam tego plastiku, spróbuję nieco innego sposobu. Zaraz zobaczycie sami. Może się sprawdzi. Nie wiem teraz, moi drodzy, na ile to było widoczne, ale chciałem Wam pokazać, na czym ten sposób polega. Mianowicie, po oczywiście nałożeniu topnika robię dużą kulkę ze spoiwa lutowniczego. Dzięki temu rozgrzewam tutaj od razu sobie porządnie większość pinów i duży grot. I po prostu pęsetą wyjmuję poszczególne tutaj już piny. No, jak widzicie, one dość ładnie wypadają. Ale troszeczkę zabawy i tak z tym jest. Temperatura wbrew pozorom nie jest wysoka, ustawiona, dzięki czemu w zasadzie cały proces jest dość bezpieczny. Dla płyty oczywiście.
to. I to jest efekt naszej dotychczasowej pracy. Jak widzicie, slot jest wylutowany, ale płyta jeszcze do wlutowania nowego gotowa nie jest, ponieważ otwory są zaślepione. Przy okazji, a propos techniki, sprawdziła się bardzo dobrze, nie zajęło to dużo czasu. Zwróćcie uwagę, że płyta przegrzana również nie jest, żaden kondensator nie odleciał, a widać nawet po naklejce, która jest zaraz nad slotem, że tutaj praktycznie temperatur wysokich nie było. Teraz przy pomocy plecionki, również tego szerokiego grota, być może również się wspomogę rozlutownicą, muszę oczyścić wszystkie otwory. Slot, jak widzicie, jest wylutowany, a otwory wyczyszczone. No, niech się tylko skupi. Tak, o. Możemy sobie, o. Widzicie? Tak to wygląda. Najgorsza, a zarazem najważniejsza część procesu, czyli wylutowanie gniazda, już za nami. Możemy więc umieścić je w slocie i dzięki temu, że mamy porządnie oczyszczony, zobaczcie, wchodzi bez najmniejszych problemów. Możemy więc przystąpić do lutowania. Na początku muszę się tutaj trochę wspomóc ręką, bo jest tak dobrze to oczyszczone, że ten slot niemalże sam wypada. No oczywiście tego nie chcę. Więc tak, na początek sobie chwycimy tutaj. Powiedzmy gdzieś w dwóch miejscach. Nie będzie to łatwe, ale myślę, że dam radę. Tutaj mam trochę cyny na grocie, ale chyba trochę za mało. Chodzi tylko o to, żeby to w tej chwili chwycić. Dobra. Tutaj już powinno być z tej strony chwycone. Jeszcze muszę sobie trochę cyny wziąć. Trochę nieporadnie może, ale... Dobra. No z tej strony. No, okej. Okay. Dobra. Teraz słuchajcie, już to jest na tyle... się trzyma, że nie powinno nam tutaj się ruszać. No i tak też jest. Nakładamy więc stopnik, który swoją drogą mi się kończy. Może być trochę więcej, nic się nie stanie. Potem będzie tylko więcej czyszczenia. Dobra. Go rozprowadzi tak pi razy oko. I lutujemy. Ponownie używam szerokiego grota. Tylko porządnie wyczyścimy. Na tyle, na ile to możliwe. Ok. Cyna. I robię to podobnie jak przy wylutowaniu. Zobaczcie, że ta kula cyny nam praktycznie sama znika.
jest bardzo dobry grot do tego. Wierzcie mi albo nie, ale wylutowywanie jest dużo trudniejsze w tym przypadku niż lutowanie tego. Tak, żeby każdy pin tutaj miał cynę. Nadbiar zbierzemy. Okay. Tu musimy poprawić jeszcze teraz tą nóżkę. No i czyścimy. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś jest coś niedolutowane. Trzeba poprawić lutowanie. Czy jest ok? Zobaczmy z drugiej strony. No, trochę się topnika rozlało, ale tu wygląda też wszystko w porządku. No więc trzeba wyczyścić to, żeby można było zobaczyć efekt. Kuleczki cyny, a to zdmuchniemy zaraz. Mi się tu nie podoba. Slot. Pięknie wlutowany. Zobaczmy to pod mikroskopem. Powinno to być wszystko dość dobrze widoczne. Mamy nasz slot. No i zobaczcie, jakie ładne stożki, prawda? To jest ten element, który na początku zaczepiałem, żeby mi slot się ruszał. No i tu lecimy po kolei. Póki co ideolo. Nie widzę tutaj, żeby coś było nie tak. O, tu by można trochę doczyścić. Trochę cyna do ścieżki przykleiła. Jest jak najbardziej ok. Wszystkie pady są prawidłowo wlutowane. Tak to wygląda na aparacie. Nie wiem, słuchajcie, gdzie posiałem mocowanie od statywu, więc muszę nagrywać z ręki. Ale jak widzicie, płyta główna jest zrobiona, slot wlutowany, włożyłem testową kartę graficzną. Pamięci klienta, bateria oczywiście, tu już jest wszystko podłączone.
No to co? Zasilacz włączony. No i tutaj powinien nam się obraz wyświetlić, tylko muszę wziąć jeszcze jakiś wkrętak czy cokolwiek, żeby odpalić płytę. Będzie mi wygodniej. Ok, idziemy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Te dwa piny. No. Odpala się. Zaraz zobaczymy, czy będzie obraz. Na chwilę wyłączę tą dużą lampę. Śmierdzi, nic nie śmierdzi. Monitor się włącza. Wyjście HDMI. Zaraz powinniśmy mieć jakiś obraz. No jest. Cię? Działa. No tylko, że nie ma tutaj podpiętego żadnego napędu, tak? Przez HDMI karta podłączona. W tym etapie, no praktycznie niemalże koniec zadania. Slot wlutowany, karta startuje, czyli wygląda na to, że będzie wszystko ok. Jednak, żeby się upewnić, ja teraz to wyłączę i podłączę wszystko do komputera klienta, włożę jeszcze raz tą kartę testową, no i zobaczymy, czy tam się pulpit włączy, nawet nie wiem, czy tam klient ma jakieś dyski zainstalowane, szczerze mówiąc, a zobaczymy. Moi drodzy, komputer jak widzicie jest zrobiony. Nie wiem, czy to jeszcze coś chyba doinstalowuje te moje myszki, myśli coś, bo się jakieś aktualizacje robiły. O, teraz się coś zaczyna włączać. Ale mieli strasznie. Tutaj słychać, że to jest wszystko na dysku postawione, natomiast system jak najbardziej jest. Karta testowa, tak jak widzicie, jest włożona, wszystko śmiga. Tutaj zwróćcie uwagę na jeden dość istotny szczegół. Mamy kartę graficzną, która zasilana jest ze slotu. Także to jest też dodatkowe dla mnie jakieś tam sprawdzenie, że to nie zasilanie przez przewód, a jest wszystko zasilane ze slotu. Nie mam teraz pinu, więc będę musiał jakiś swój dysk podrzucić. A, sekundka, wyciszę. Komputer naprawiony. Moi drodzy, płyty główne też się naprawia. Slot urwany wymienić to jest żaden problem. Gdzie ja tutaj mam te wszystkie sloty? O, gdzieś tutaj. Także słuchajcie, jeżeli ktoś ma taki slot do wymiany, to zapraszam do serwisu. Dłużej, zdecydowanie dłużej trwa wylutowanie tego. Jest to ważniejsze niż samo wlutowanie, ponieważ no, tutaj nie można uszkodzić płyty, laminatu itd. itp. Tak więc naprawiamy także płyty główne od komputerów stacjonarnych. W sumie tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Ode mnie na tyle. To jeszcze muszę, no jeszcze aktualizuj, zamknij. Podłączę swój dysk, jeszcze gdzieś tam później w międzyczasie to przetestuję. A ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!